Po 2 latach nieobecności w sali Centrum Kultury i Sztuki odbył się pokaz polskich filmów krótkometrażowych w ramach 12. edycji festiwalu Shortwaves on Tour. W tegorocznej selekcji znalazły się filmy animowane, fabularne oraz dokumentalne. Publiczności nie było wiele, ale zgromadzeni miłośnicy kina uważnie oglądali wyświetlane filmy, bo po seansie odbyło się głosowanie. Spośród 6 tytułów wybrali ten, który najbardziej im się spodobał, a głosy zebrane na pokazach w całej Polsce wskażą zwycięski, którego reżyser otrzyma nagrodę w wysokości 7000 zł. Było co oglądać, bohaterowie przeżywali na ekranie historie, które mogą dotknąć każdego z nas. Koniec sezonu w reżyserii Staszka Cuskę pokazuje starość i potrzebę przeżywania jej z drugą osobą. Nic nie widzę. Ja naprawdę nic nie widzę. Z kolei w moim sercu Damiana Kocura wraz z główną bohaterką widzowie szukają własnego miejsca na świecie. Na pewno kilku fanów mam. Na przykład moja rodzina to są moje fani. Pan Darek. Pan Darek, dobrze. Co robisz wieczorem dzisiaj? Synchronizacja Anny Kasińskiej przenosi do przyszłości, w której mężczyźni są na wyginięciu. Z niektórych filmów dowiemy się nieco więcej o psychologii człowieka i jej różnych odcieniach – mechanicznej, niepokojącej czy skomplikowanej. Czewska publiczność najwięcej głosów oddała na film w reżyserii Anny Kasińskiej Synchronizacja. Na ostateczne wyniki głosowania poczekamy do końca listopada.